I znów przychodzę do Państwa z życzeniami. Poprzednimi, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, rozpoczynaliśmy naszą serię Orientuj się, która właśnie dzisiaj staje się nastolatką, bo to już, uwaga, 11 odcinek. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i w tym szczególnym czasie przyjmijcie proszę życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ale jak się zapewne domyślacie, zanim je wypowiem, krótka lekcja o ich znaczeniu. Czy jakby powiedział każdy szanowany filolog, proweniencji. Skąd się wzięło alleluja? Co znaczy? W jakich kontekstach się pojawia? Już wyjaśniam. Słowo alleluja pochodzi z hebrajskiego okrzyku modlitewnego hallelujah, które dosłownie tłumaczy się jako chwalcie Jahwe, chwalcie Pana, od hallelu chwalcie i Jahwe, Pan Stwórca. Jest to radosna aklamacja, która występuje w pieśniach, modlitwach, głównie tych, które dotyczą okresu Świąt Wielkanocnych. Jeśli to zawołanie Alleluja zawiera już w sobie informację o tym, że jest radosne, bo wyraża radość, to czy poprawne jest sformułowanie wesołego Alleluja, które często słyszymy w okresie właśnie Świąt Wielkanocnych? Skoro zadaję to pytanie, to znaczy, że ta forma budzi pewien niepokój. Zarzucano jej niekiedy niepoprawność ze względu na to, że niejako podwaja radość wesołego i alleluja. Powiadano, że to takie trochę masło maślane. Ale współczesny słownik języka polskiego już uznaje tę formę za poprawną i pod powierzchnią tego okrzyku, tego życzenia wesołego alleluja każe nam rozumieć wesołych Świąt Wielkanocnych. Wspomniałam też o świeckiej odmianie alleluja. Często, kiedy uda nam się coś znaleźć, odkryć albo wykonać, wołamy alleluja. To okrzyk ulgi i radości jednocześnie. A czy słyszeliście o takiej formie alleluja i do przodu? Ciekawa jestem, jak je interpretujecie. Piszcie proszę w komentarzach. Tymczasem w tych pięknych okolicznościach przyrody w imieniu całej społeczności akademickiej życzę Państwu wesołego Alleluja!